Hejka kochani, witam Was ponownie serdecznie na moim kanale. Wróciłam, zaraz wszystko Wam spokojnie opowiem, co się ze mną działo przez ten czas, bo dużo rzeczy nieoczekiwanych się wydarzyło i po prostu tak po prostu wyszło, że no nie miałam czasu, żeby wrócić tutaj na YouTube i powiem Wam, że ciągle o tym myślałam, ciągle gdzieś z tyłu głowy miałam właśnie te myśli, ale no jednak, że tak powiem, wydarzenia decydowały o tym, że no niestety nie miałam na to czasu, nie miałam na to wpływu. Kochani, tak sobie pomyślałam, jeszcze jestem trochę przeziębiona, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zrobimy sobie taki bardzo luźny makijaż po prostu ze mną. Będę tutaj używała kosmetyki jednej, które lubię, mam jakieś kilka nowości. Zobaczymy po prostu, co się z tego da skleić, co z tego dzisiaj wyjdzie. Mam też kaweczkę w moim super pięknym kubeczku z LA. I w skrócie będę Wam też opowiadać, co ze mną się działo, co się wydarzyło i tak dalej. Chyba więc coś mi się wydaje, że chyba za nisko siedzę. Muszę się chyba trochę do góry podnieść. A wydaje mi się, że tak będzie zdecydowanie lepiej. No i tak, kochani, może zaczniemy po prostu od makijażu. Trochę się odzwyczaiłam od nagrywania, naprawdę. Nie wiem, czy dalej będzie mi to w miarę szło, no ale zobaczymy. Kochani, na wstępie chcę Wam jeszcze powiedzieć, że może mi czasem zabraknąć głosu, bo jeszcze jestem przeziębiona, byłam naprawdę nieźle przeziębiona. Wszystko wróciło już do normy, poza moim głosem. I czasem po prostu jak dużo gadam, to ten głos tak jakby cichnie, ale on później wróci, także od razu Wam o tym mówię. No i dobra, kochani, zacznę może od podkładu. Ja dzisiaj bazę żadnej nie będę nakładać, a podkład to będzie ten Liren It's a Match. Tutaj mam odcień 03, powiem Wam, że ja mam wszystkie mam odcienie, 1, 2 i 3. I chyba w tym momencie najbardziej będzie trójka odpowiednia dla mnie. Bardzo polubiłam się z tym podkładem, on jest taki no po prostu dzienny, ma bardzo fajne krycie, ładnie wygląda na twarzy, ma bardzo ładny odcień też, jak dla mnie naprawdę bomba. No i kochani, słuchajcie, ja będę się malować, ale też będę do Was gadać. Najpierw może jednak sobie wezmę łyczek kawki. Więc tak, no jak wiecie, byłam bardzo długo na wakacjach, takich moich długich wakacjach, bo byłam 4 tygodnie w Stanach na wakacjach. No i później jak wróciłam, to chwilę, że tak powiem, wracałam do rzeczywistości, do życia. Później byłam znowu na takim krótkim wyjeździe w Polsce. Jak wróciłam, to się okazało, że jestem chora i trochę mnie zmiotło, że tak powiem. Wracam teraz, nie będę mówić, co to było, co to była za choroba, bo może mi YouTube zablokować filmik, a tego nie chciałabym. Także domyślcie się, ale pewnie wiecie, o co chodzi. Nie przychodziłam tego jakoś mega źle, bo z słyszenia to ludzie naprawdę bardzo ciężko przechodzą tę chorobę. Jednak no trochę, że tak powiem, zawirowało to moim życiem, moimi planami i tak dalej. No i tak, ale już wracam i jakoś sobie staram właśnie to wszystko znowu nadrobić. Jak widzicie, strasznie się świecę po tym podkładzie, ale to nic. Zaraz sobie to jakoś zmatujemy. Kochani, w ogóle tak się zastanawiałam ostatnio właśnie nad tym powrotem na YouTube i w sumie co chciałabym robić tutaj, czy tylko te testy właśnie, jakieś makijaże, nowości i tak dalej, czy może chcielibyście również wiedzieć coś więcej z mojego życia po prostu, no na pewno nie wszystko, ale może jakieś vlogi zainteresowałyby Was, albo macie jakieś konkretne pytania, może macie jakieś ciekawe pomysły. Ja jestem naprawdę otwarta na propozycje. Korektor to jest Bourjois Always Fabulous. Nie wiem, to odcień 200. Po prostu pierwszy lepszy, biorę po prostu z brzegu jakiś korektor. Dzisiaj się jakoś za bardzo nie zastanawiam nad tym, co będę nakładać na twarz. A widzicie, już czuję, że trochę z głosem będzie problem, moim głosem, ale no, damy radę. Ja już wróciłam do pracy, także nie jest aż tak źle. A na początku myślałam, że no, będzie nieciekawe. Wiecie, tak to jest, jak ktoś myśli, że jest immun, czyli że nic go nie dopadnie, to później go naprawdę dopadnie i to tak nieźle. No, dowiedziałam się o tym
na własnej skórze, że tak powiem. Teraz przychodzi czas na puder pod oczami. I tutaj mam dzisiaj dwie nowości, które kupiłam ostatnio, będąc w Polsce. Ostatnio, jakiś czas temu, będąc w Polsce. I mam tutaj dwa pudry z Lovely pod oczy. Jeden to jest smoothing, czyli taki wygładzający, a drugi to jest correcting. I jak tutaj możecie zauważyć, że ten wygładzający jest całkiem biały, a ten korektorujący... Correcting... korygujący, o tak to się mówi, jest taki bardziej żółty. Nałożymy te dwa pudry pod oczy, jeden pod jedno oko, drugi pod drugie oko, bo jestem, nie ukrywam, dość ciekawa. Powiem Wam, że nie wiem, jakie są tutaj pojemności, bo szukałam na opakowaniach, ale niestety nie ma takiej możliwości, żeby to znaleźć. Fajnie są zabezpieczone, bo tutaj mają właśnie naklejki, to wiemy, że nikt nam tutaj w tym nie grzewał, ale powiem Wam też, że będąc oczywiście w Polsce, przeszłam się po drogeriach Hebe, Rossmann i tak dalej. I powiem Wam, że kurczę, ciężko coś kupić stacjonarnie, naprawdę ciężko kupić. Nawet jakby się coś chciało, to no bardzo, bardzo ciężko, bo albo są te szafy splądrowane, albo coś w internecie jest napisane, że jest w sklepie, a się później okazuje, że go nie ma. Więc no trochę się tak zdezorientowałam, że tak powiem. Dobra kochani, to tak, wysypałam sobie te pudry tutaj i będziemy sobie je zaraz nakładać. Doklepię sobie ten korektor jeszcze tutaj i zacznę może od tego pudru wygładzającego. To jest ten różowy i ja go tutaj właśnie pod oko. Wow, ale on daje mega wygładzenie. Chyba się nie spodziewałam takiego efektu po Lovely. Kurde, wiecie co? Jestem ciekawa, jak mogę zobaczyć. Jest bardzo jedwabisty pod palcami, ale nie jest mega silikonowy, naprawdę, ale pięknie też wygładza. Bardzo ładnie wygląda. Dobra, to wiecie co? Wezmę teraz inny pędzelek i teraz ten puder korygujący nałożę tutaj z drugiej strony. I on już mniej wygładza, to widać. I wiecie co? Ja widzę, że on rzeczywiście bardziej jest żółty, że zostawia troszeczkę koloru, ale tak mi się wydaje, że jak tak spojrzeć po prostu na twarz, to bardzo, bardzo minimalna będzie to różnica. Wiecie co? Ja chyba to tak zostawię, nawet nie będę tego wyrównywać, bo wydaje mi się, że akurat ten kolor też się bardzo dobrze wtopił tutaj w kolor i tak dalej. Całkiem fajnie to wygląda. Na razie póki co to jestem dużo bardziej w kierunku tego rozmywającego pory, tego wygładzającego pudru. O, dobra. Okej, kochani, no to teraz mamy jeszcze nowy puder z Lovely do twarzy. Jest to Banana Loose Powder, Banana Chocolate. Pewnie będzie pachniał czekoladą. I tutaj już mamy informację. Tutaj mamy 8 gramów produktu. I wiecie co? Ja się zastanawiam, czy kiedyś Lovely nie miało właśnie produktów tych, tylko może szata graficzna się zmieniła, ja nie wiem. Ale coś mi to mówi, coś mi to przypomina. Tutaj mamy takie standardowe opakowanie z dziurkami. Nie ma żadnego takiego wieczka, a szkoda, bo ja akurat lubię bardzo takie właśnie wieczka. No ten kolor rzeczywiście jest troszkę żółty. Zobaczymy, czy pachnie. Tak, pachnie, o Jezu, no czekolada z bananem, naprawdę. Pachnie jak takie w Action, można kupić takie, to są takie żelki i coś takiego, takie piankowe banany właśnie z czekoladą. To pachnie naprawdę dokładnie tak samo. No fajnie pachnie, fajnie pachnie. Jestem tylko ciekawa właśnie tego koloru, czy on mi tu nie będzie bardzo zażółcał, ale chyba nie. Dobra, no to bierzemy pędzelek i lecimy z tym pudrem. Wezmę go tak tutaj... tłoczę. Kurczę, no zjadłoby się go. Jest to puder bananowo-czekoladowy. Koryguje, wyrównuje koloryt. No i w sumie tyle. Nie ma tutaj nic na temat, czy on będzie matowił, czy on będzie rozświetlał. Nic takiego. Po prostu wydaje mi się, że on taki jest po prostu normalny. On jest raczej matowy niż rozświetlający, ale ładnie wygląda. Powiem, że wygładza, rzeczywiście wygładza, ale na przykład tutaj sobie mocno przyłożyłam, to już troszeczkę widać, że ma właśnie taki żółty odcień. Wydaje mi się naprawdę, że bardzo spoko. Tutaj widzę, troszeczkę mi zaczerwienienia przewijają,
bo sobie depilowałam wąsik dzisiaj rano. No i niestety jeszcze mi to, że tak powiem, nie zeszło, ale jak się nie będziemy za bardzo przyglądać, to jakoś przeżyjemy. Kochani, jestem ciekawa, jak tam u Was, co tam słychać? Jakie są Wasze plany odnośnie kalendarzy adwentowych? Bo powiem, że według mnie to jest masakra w tym roku. Masakra pod względem cenowym, pod względem tego, co się znajduje w kalendarzach. I ja czasem aż szukam na siłę jakiegoś kalendarza, aby sobie go kupić, bo chciałabym mieć jakiś kalendarz. Mam dwa, ale chciałabym sobie kupić jakiś naprawdę fajny, wypasiony kalendarz. No i kurczę, ciężko znaleźć, naprawdę ciężko znaleźć. Kupiłam kalendarz z ASOS, bo no on naprawdę spoko się prezentuje. Jeszcze nie otwierałam, nawet nie wiem, co tam jest w środku. No i mam też kalendarz z Action. Nie wiem, chcecie może otwieranie kalendarzy na moim kanale? Wiem, że we wcześniejszych latach to no, były takie filmiki. I nie wiem właśnie, czy w tym roku też chcielibyście, ale uprzedzam od razu, na pewno nie będzie aż takiej ilości. Znaczy dla mnie takiej ilości, ja wiem, że Glam Paula to ona to strzela te kalendarze po prostu chyba 3 na dzień, ale no powiem Wam, że nie, według mnie to nie ma sensu, trochę mi się przejadło to. No i też właśnie tak jak mówiłam, ta cena do jakości, do różnorodności tych produktów w kalendarzach to tak trochę średnio, nie? Co sądzicie? Dajcie znać, bo jakoś tak, aha, Glam Shop jeszcze kupiłam, no tak. No nie mogłam przeżyć. Dobra, Glam Shop to jest zupełnie co innego. Glam Shop, nawet co by tam nie było, to ja muszę z Glam Shopu kalendarz mieć. O, to jest taka moja rutyna. Ale chciałam sobie właśnie jakiś taki bardziej ekskluzywny też kupić. A tu kurna, no nie wiem, no. Tak trochę bida, nie? Przynajmniej moim zdaniem. Wiecie co, zrobimy sobie teraz brwi. I tak się zastanawiam, czy je zrobić tylko jakąś maskarą. Ale chyba nałożę tylko jakąś maskarę i najwyżej jest, jak będę miała jakieś łaty, to sobie coś tam wyrównam. Bo też ostatnio opowiem Wam, że ja ograniczyłam mój makijaż do kremu SPF. O, w ten sposób powiem. Bo przeważnie nawet nie mam tuszu na rzęsach. Po prostu jakoś nie mam ochoty się malować, wolę chyba dłużej pospać, trochę też jeszcze dalej, że tak powiem, wracam do życia po tej chorobie, to chyba, no, jednak stawiam na regenerację, ale też gdzieś tam w głębi serca to brakuje mi właśnie tych makijaży i też uznałam, że no muszę w końcu coś nagrać, bardzo chciałabym znowu do Was pogadać i też przez to wrócić właśnie do nagrywania, że tak powiem, do swojego hobby, które bardzo, 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 bardzo lubię. Teraz biorę kredeczkę z Golden Rose, powiem, że ta kredka to jest jakaś taka nieśmiertelna, ona się chyba nigdy nie skończy, ale to i dobrze, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. To jest ta właśnie long lasting, wiecie która. Chyba w Golden Rose jest tylko jedna taka do brwi. Dajcie koniecznie też znać, kochani, czy chcielibyście też trochę takich pogadankowych filmów, bo w sumie czemu nie? Dobra, to teraz sobie wykończymy makijaż twarzy i dzisiaj no, nie będziemy za bardzo szaleć. Mam puder z Kobo, to jest w sumie bronzer, Nude Goddess Bronzer i mam też róż z tej kolekcji. Aha, jeszcze mam te konturówki, ale to one gdzieś tam sobie leżą. Powiem Wam, że bardzo ładne opakowania, przepiękne. Z tego co wiem, to jest tylko jeden róż, jeden bronzer, jeżeli chodzi o odcienie. Trochę ciężko mi się je otwiera, szczerze mówiąc, ale wygląd tej puderniczki, że tak powiem, i w ogóle wykonanie, no szacun. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. I teraz Wam pokażę, jak prezentują się te... O, już tutaj dziabnęłam, już. Ajajaj. Tak to jest, no, jak się człowiek śpieszy, nie? Zobaczcie, bronzer i różne przepiękne odcienie. Jestem bardzo ciekawa, jak tutaj będzie z pigmentacją i podejrzewam, że będzie nieźle. To biorę taki duży pędzel z Zoewy, to jest Zoewa Deluxe 100. Powiem Wam, że no niezły ma bronzer ten pigmentację, także dobrze sobie zrobiłam i go od razu odbiłam na dłoni, bo no zrobiłam sobie na bank jakieś plamy. On jest zdecydowanie takim opalizującym bronzerem.
mi jeszcze troszkę tej opalenizny po naszych tropikalnych wakacjach w tym roku, no tropikalnych. No nie byliśmy w tropikach, ale codziennie było 40 stopni, także cieplutko, cieplutko. Aż za ciepło bym powiedziała, bo jak ktoś żyje w takich naszych właśnie tutaj europejskich klimatach i nie jeździ po ciepłych krajach, to później jak pojedzie i nagle doświadczy takich ciepłych temperatur, no to może się zagotować. Wiecie co, ja nie będę jakoś mega konturować, po prostu sobie tak chcę zaznaczyć tutaj rysy twarzy, trochę na nos. Dobra. I teraz przechodzimy do tego różu. I z różem muszę naprawdę mega delikatnie się obchodzić, bo już widziałam, że ten brązer też jest mega napigmentowany. No i róż też bardzo ładnie wygląda. To jest raczej taki, bym powiedziała, matowo-satynowy ten róż. Brązer jest bardziej chyba rozświetlający niż ten róż. A jednak bardzo mi się podoba, naprawdę przepiękny kolor. Taki mój trochę cukierkowy, że tak powiem. No i co, jakiś rozświetlacz, tylko sobie nic nie przygotowałam, także dajcie mi chwilkę. Akurat rzucił mi się pierwszy w rękę tutaj rozświetlacz z Kiko. To jest zeszłoroczna kolekcja świąteczna 01 Secret Gold. Bardzo ładny tutaj wypiekany jest to rozświetlacz. Ładny odcień bardzo, taki szampański. Nie zostawia bazy, ładnie wygląda. No. Teraz jeszcze szybciutko nałożę sobie troszkę błyszczyku z Eveline. Powiem wam, że ten błyszczyki On My Lips, w sumie to są te takie błyszczyki powiększające usta, one się w życiu nie kończą. Ja już mam dwa w zapasie, bo myślałam, że tak szybko się skończą, a ten dalej działa. I kochani, przechodzimy teraz do makijażu oczu. I mam tutaj dwie paletki z Catrice. Jedna jest bardziej chłodniejsza, druga jest cieplejsza. I tak właśnie nie wiem jeszcze, którą użyć. I tak się zastanawiam właśnie. A jak tak patrzę, to chyba tą chłodniejszą dzisiaj użyję, no. Tą cieplejszą zostawimy sobie na jakiś inny film, inny teścik. I zdejmę tylko zabezpieczenie. I jest to dokładnie paleta Natural Spirit. Jest to z tej serii Pro. Mam tutaj takie mini lustereczko. I mamy fajny, bo mamy beżowy cień matowy. Jakieś takie przejściowe. I błyski. Pokażę wam teraz z bliska, jak to tak mniej więcej wygląda. Powiem wam, że paleta prezentuje się zacnie. Także mam co do niej naprawdę duże oczekiwania. I dobra, wiecie co, na razie nakładam ten beżowy cień Sand. Tutaj właśnie podług brwiowy. Nawet nie wiem, czy nie zapomniałam, jak się robi makijaż oczu. Naprawdę, bo bardzo dawno tego nie robiłam. Dobra, to następnie wezmę sobie odcień Element. To jest taka ciemna, przybrudzona cegła. Teraz zamknęłam się, nie? Bo gdzieś tak jak maluję właśnie powieki, to raczej zawsze potrzebuję skupienia. I powiem wam, że ten kolor jest mega intensywny i tak bardzo się długo rozciera, że tak powiem. W sensie, że jego pigmentacja jest naprawdę niezła. Przenoszę go też tutaj troszeczkę na dół. Na razie to wygląda trochę jak Drama Queen, no ale zobaczymy. Czy uda mi się to jakoś, że tak powiem, ujarzmić? Teraz wezmę sobie taki brzoskwiniowy odcień Heat. I wiecie, to niby miał być to chłodny makijaż, a jednak wychodzi cieplejszy niż myślałam. No nie sądziłam, że aż tak polecę dzisiaj w tym filmiku z makijażem. Okej, kochani, i teraz przyszedł czas na jakiś błyszczący cień i zaraz sobie zobaczymy. Wiecie, ja to raczej tak mało się lubię właśnie z tymi cieniami błyszczącymi z Catrice. Także zobaczmy. One wyglądają tak. Może zrobię też tutaj swatchy. O, tak, no, takie normalne. Normalne, nic tutaj szczególnego.
Tak się właśnie zastanawiam, którego by użyć, ale wydaje mi się, że użyję tego Holly, bo on jest chyba taki największy i on tutaj pójdzie na ruchomą powiekę. Ładnie wygląda. Nawet ładniej niż myślałam, że będzie wyglądał. Powiem wam też, że się odzwyczaiłam trochę od tego błyszczyku na ustach i naprawdę nieźle robi. Ok, a na dolną powiekę nałożę, wydaje mi się, ten odcień Hello. On niby jest taki marmurkowy, ale no raczej jest po prostu taki błyszczący cień z drobinkami. Wydaje mi się, że ten jego marmurkowy, jakby to powiedzieć, forma tutaj, no ona jedynie jest taka dla pokazu w tej palecie, bo jednak on nie jest marmurkowy, że tak powiem. Tutaj mam właśnie na myśli ten odcień. Okej, i tutaj mamy taki cień też zgniło-zielony, taki, no właśnie zgniło-zielony. To ja sobie nim przyciemnię, czyli zobaczymy linię rzęs tutaj. No, coś tam trochę daje radę. Okej, kochani, to jeszcze nałożę sobie beżową kredeczkę, żeby trochę rozjaśnić to oko. Na linię wodną oczywiście. Następnie nałożę tusz i będzie to Clarissa Smoking Hot. O ile on jeszcze nie zasychł, ale chyba nie, chyba jeszcze będzie ok. Mam też fajne nowości właśnie z Clarissy, także spodziewajcie się testu, bo jestem bardzo ciekawa. O, tutaj widzę, jak mi się ten najciemniejszy cień właśnie osypał, więc zaraz będę musiała go usunąć. Tuż jeszcze zdecydowanie dał radę. Dobra, kochani, to muszę sobie teraz usunąć ten błyszczek i nałożymy teraz jakąś pomadkę, ale to też muszę sobie coś poszukać. Wiecie co, dzisiaj nałożę pomadkę z Essence Cool Collagen Plumping Lipstick w odcieniu 204. To jest naprawdę bardzo ładny miedziak. Się zastanawiam, czy to odcień mi pasuje do tego makijażu. Czy on nie jest za czerwony? Szczerze to myślałam, że bardziej jest nudziekowy. Wiecie co? Nałożę jeszcze na to błyszczyk. Taki bardziej brązowy błyszczyk. Jest to błyszczyk z kolekcji La Makeup Bella i Glam Shopu. I on jest właśnie taki bardziej brązowy. I on mi troszeczkę tak przybrązowi właśnie tą pomadkę. Wydaje mi się, że wygląda to zdecydowanie lepiej. Kochani, jeszcze chciałam wam wspomnieć, jak zachowały się te pudry pod oczami. Powiem, że bardzo ładnie wyglądają. Jednak widać gołym okiem pod okiem, że ten wygładzający bardziej wygładza rzeczywiście, a ten jednak troszeczkę więcej daje właśnie tej bazy, czyli on będzie na pewno lepszy do przykrycia cieni pod oczami, bo jak widać, u mnie z tej strony troszeczkę bardziej są przykryte niż tutaj, nie? Bo ten korektor z Bourjois to on taki średniaczek trochę. Także też fajnie, dlatego mogłam sobie przetestować też ten puder korygujący właśnie pod tym względem, czy on doda krycia i rzeczywiście dodaje krycia. Także tak, kochani, taka moja wzmianka mała, bo myślę, że będą pytania właśnie o te pudry. Okej, kochani, tak prezentuje się makijaż dzisiejszy. Wykonany z wami na luzie. Przy kaweczce. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście dalej ze mną, że nie uciekaliście z mojego profilu, z mojego kanału. Zapraszam was do subskrybowania, do komentowania, do śledzenia. Jestem bardzo ciekawa waszych propozycji odnośnie tego, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, bo chciałabym może troszeczkę content zmienić. Nie wiem dokładnie, co wy na ten temat, dlatego jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że udzielicie się w komentarzach i będziemy mogli sobie wspólnie pogadać na ten temat, bo no, ja to robię dzięki wam i dla was i dla siebie też. Także kochani, bardzo jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie. Czekam na wasze propozycje, czekam na wasze opinie, bo to jest też bardzo, bardzo, bardzo ważne dla mnie, aby sobie właśnie poukładać to, jak ten mój kanał w przyszłości będzie wyglądał i funkcjonował. Także kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, hej!